Witam wszystkich, z tej strony Kłaodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Gears of War. Moi drodzy, w poprzednim odcinku odwiedziliśmy obóz wyrzutków, chociaż ja bym go bardziej nazwał obozem, nie wiem, rebeliantów. No i dostaliśmy tam kluczyki do tak zwanego gruchota, tak więc no, stan techniczny tego auta pewnie zbyt dobry nie będzie. No i cóż, na naszej drodze to oczywiście staje jak zwykle szarańcza czy też gnidy, no i w towarzystwie też tak zwanych kryli. Tak, jest oczywiście trójka, czyli jak zwykle będziemy musieli tutaj się strzelać. I będziemy musieli... tutaj mamy nową mechanikę, czyli możemy sobie po prostu przepchnąć furę, tak? Czyli musimy robić w ten sposób, okej. Okay. Fajnie to wygląda. Moi drodzy, kryle... O matko. Mam nadzieję, że mnie nie zabiją. Kryle mógłbym śmiało nazwać latającymi piraniami, bo robią to dokładnie to samo co piranie. Ale wydaje mi się, że właśnie... Okej, tutaj lampa niecznie zgaśnie. Wydaje mi się, że twórcy zrobili tutaj taki zabieg z tymi krylami chyba w jednym takim konkretnym celu, żeby dać graczowi tak do zrozumienia, że graczu uważaj, za dnia jest niebezpiecznie, bo są szarańcze, ale po zmroku jest jeszcze gorzej, nie? Tak więc tutaj zmrok chyba ma być takim zwiększonym jeszcze, ma być zwiększeniem poczucia zagrożenia, może w ten sposób to ubiorę w słowa. Szybciutko, cyk. Mam granat, tylko czy ja go trafię? Spróbujmy szczęścia. Uwaga. Oczywiście nie. Druga próba. No tak, co do piksela, czy to było precyzyjne? Kogoś innego tam rozkleksiłem, dobra. Zawsze coś. Szybko strzelba, bo tu jesteśmy w bliskim dystansie. Siema. Niespodzianka, on przeżył. Co za dziadno, mało brakowało, by mnie jeszcze zabił. Okej, jingle zagrał. No i moi drodzy, jeszcze nie wspomniałem, że w poprzednim odcinku też podzieliliśmy się na dwie grupy, czyli jedna grupa z panem lokomotywą mniej więcej w składzie, oni sobie teraz zajadają kolację, a my musimy się strzelać z, z szarańczą, tak więc podział obowiązków arcysprawiedliwy. Dobra, granaty, muszę je mieć. Czyli teraz musimy się przemieścić aleją, z tym, że to nie będzie aleja pełna róż na pewno. I cały czas trzeba się mieć na baczności, żeby broń Boże gdzieś tutaj w ciemne miejsce nie zajść, właśnie jak tutaj. A, to ja chyba będę musiał z tamtego okienka chyba strzelić w cokolwiek, no bo inaczej tego nie widzę. A tu jest granat? Nie, tu jest giwera po gnidach. Czyli wracamy się tam. Tam muszę w jakąś pewnie butlę strzelić, której nie zauważyłem po prostu zwyczajnie. Tak, jest tutaj. Okej. Okej. W porządku, czyli tutaj też coś buntownicy, wyrzutkowie też coś kombinują. Tak więc no mam nadzieję, że z nimi chociaż nie będzie problemu. No bo jeżeli nam tutaj dokucza szarańcza, to brakowałoby jeszcze, żeby ruch oporu nam tutaj robił koło pióra. Dobra, szybciutko, cyk. Okej, zmieńmy sobie na strzelbę. Delta, this is control. We're seeing hostiles on our radar near Delta 2's position. Copy that. Are they aware? Affirmative. They're taking defensive action. Copy that. Delta out. Dobrze, lecimy dalej. Bo nadal naszym głównym celem jest zdobycie tego gruchota całego. Coś czuję, że jak przejdziemy przez te drzwi, to będzie Meksyk. Ta, no dlaczego mnie to nie dziwi? Okej, oczywiście kryle też, już ta latająca pirania, już to dziadostwo fruwa nad nami. Nie, czy dwóch skosiłem? Nie, chciałbym, za dobrze by było. Moi drodzy, też nie wspomniałem wam o jednej rzeczy, że za każdym razem, kiedy wchodzimy od nowa do gry, czy też wchodzimy gierkę kontynuować. Okej, co teraz? Tam się coś dzieje. Chyba się dziura otworzyła. Na 100%. I teraz jak ja mam tutaj z nimi walczyć, skoro nie mogę wejść na to zaciemnione miejsce, nie? No jakoś trzeba sobie będzie radzić. Za każdym razem, moi drodzy, możemy sobie zmienić poziom trudności, co jest też fajne. Gdybyśmy na przykład wybrali na początku kampanii za trudny poziom, zbyt wysoki, no to możemy zawsze wrócić na normalny. Więc tutaj twórcy naprawdę przemyśleli to dosyć fajnie. Podoba mi się to podejście.
Okej. Okay. Aha, już nie ma amunicji. No to super, no to czas na rewolwerro. Tamtemu chciałem właśnie garba odstrzelić, ale to jest chyba niemożliwe. Albo się udało. Chyba mu rączka znowu odpadła razem. Oj, bym przedobrzył. Rączka mu odpadła razem z karabinem. Pięknie. Pięknie, ten rewolwer naprawdę ma moc. Dobrze. Troszeczkę za szybko kliknąłem i muszę przeładować teraz nieco dłużej, ale mniejsza. No. Dobra. I ty ostatni trafiony. Znowu teraz zaś za późno, naprawdę. Dobra, wreszcie siadło. Ale jak ja teraz mam tutaj przejść? Którędy? No chyba, że szybko przeskoczyłbym tutaj. Tak, tutaj mi kryle nie mogą zrobić nic. Tam już widzę strumień światła, że tak powiem. W porządku, czyli szybciutko tędy możemy przejść. Okej, okay, i tędy. I teraz garniec złota dla kogoś, kto da mi zasobnik z amunicją, bo naprawdę sobie stoję kiepsko. Oj, dalej chyba iść nie mogę. No to halo, jak ja mam przejść? Nie ma tu nigdzie. No nie widzę. A jaki jest nasz cel? Brak bieżącego celu. Oj, ja konkrety to konkrety, dobra. Czekajcie, no to tędy, no. No tutaj jeszcze możemy wleźć. Ale dalej, broń Boże. Nie widzę autentycznie żadnego tutaj. Żadnej. A, jest. Się skitrało dziadostwo. I co, ja to w co celuję, nie mogę trafić? No, wreszcie. No i teraz na legalu. Ale z amunicją nadal biednie. Okej, okay, czy przez ten cień tu mogę przejść? A, znowu bym nie zauważył. Dobra. No i teraz na legalu, tak? Mam rozumieć. Okidoki. Okej. Czyli musimy do tego reflektorka tam dojść. Czyli tutaj wbijamy. Dobrze, jest checkpoint. Tylko że no mój drogi lokomotywo, no kiedy wy sobie zajadaliście kolacyjkę, to myśmy też się z szarażą strzelali i jakoś sobie daliśmy radę, nie? Tak więc proponuję uzbrojenie się w cierpliwość. No jasne, win, nie ma tutaj nigdzie zasobnika z amunicją. Aż tak gra mi skąpi. Nie pamiętam, żeby gra była pod tym względem aż tak skąpa. No tutaj nigdzie ani śladu, nawet tego małego zasobnika. Kiepsko. Bardzo kiepsko. Tu nic, ani śladu niczego, no. O, Matulu. O, wreszcie. Dobra, mamy teraz full ammo. Więc szybko reload i czas się tutaj zabawić z reflektorem. Oczywiście światło będzie zabijało te kryle, więc luz. Czyli teraz będziemy musieli mieć naszego ziomeczka. Naszego ziomeczka bez przerwy tutaj na oświetleniu. Tylko że tutaj właśnie te dziady z szarańczy to nam dokazują, więc będzie ciężko, ale mam nadzieję, że nasz ziomek sobie poradzi. Ale powiem wam, że bardzo fajne urozmaicenie od takiego, wiecie, standardowego strzelania. Okej, właściwie kryle go powinny zeżreć, ale mniejsza. I on tam wlecie do budynku, nie wiem, czy nam tutaj rozpali te lampiony? Tak jest. Okej, okay, Chinatown Christmas Edition mode on. Okidoki. Czyli teraz czas troszkę się postrzelać z szarańczą, więc wybijamy z tego budynku. Na szczęście z amunicją już tak źle nie jest, bym powiedział, że nawet jest stabilnie. Więc lecimy. Bo tam słyszę, że te dziady już się odzywają ogniem i oczywiście już... No. No, próbuj. Okej, tylko że... Mało brakowo mnie ścierło, ja zabił i dom już... Oberwał, ale już mu lecę na ratunek, znaczy lecę, no w zwolnionym tempie, bo wiadomo, że
Nasz ziomek nie jest jakimś tutaj sprinterem. Ulululu, tam mają snajpera? Co wy gadacie? Nie, raczej nie. Po prostu te dziady są czasami zbyt celne, bym nawet powiedział. Jeden spadł z rowerka. Prujemy, prujemy, prujemy. Drugi spadł z rowerka. Okej, Don się chyba sam uleczył. Sam się pocieszył. Sam sobie do siebie powiedział, dobra, będzie spoko, ziomuś. Nie, naprawdę tutaj udzielanie pomocy naszym właśnie naszym towarzyszom walki to jest złoto. I teraz gdzie? Do tego budynku? Nie. Albo i tak, warto było. Okej, tu byśmy mogli wyłączyć... Nie, nie możemy wyłączyć zasilania, może nawet lepiej. Okej, bo tu jest w miarę jasno, więc kryle raczej nas zeżreć nie powinny. Podkreślam słowo raczej. Okej, teraz gdzie? Gdzieś się dziura otworzyła, no oczywiście. Ale ich wylazło, trójka na raz, co wy gadacie? Wy dziady. Powiem wam, że czasami, nie wiem, czy to jest jakoś losowo określane przez grę, ile wyjdzie szarańczy na raz, czy po prostu jest to jakoś w jakiś sposób oskryptowane, nie mam pojęcia. I powiem wam, że tak szczerze wiem, że seria Gears of War, seria gier rozwinęła się bardzo mocno. Jedynka to wiadomo był pierwszy, ale też najważniejszy krok w całej sadze. Z tym, że ja nie wiem absolutnie nic, co się dzieje dlalej w tej sadze. Ponieważ do tego musiałbym mieć konsolę Xbox, jakąkolwiek tam od Xboxa chyba 360 w górę. I nie wiem, czy nie byliśmy świadkami tego, jak kryle zeżarły swojego współtowarzysza. Ale to akurat dobrze. Ale powiem wam szczerze, że jeśli chodzi właśnie o rynek konsol, to Xbox, jeżeli miałbym mieć jakąś konsolę kiedyś w życiu, to Xbox chyba byłby mi najbliższy. Okej, czyli teraz jeszcze mało tego, że jesteśmy pod ciągłym atakiem szarańczy, też tam radio padło, no świetnie. Albo po prostu Markus nie doładował konta. O matko, połączenia wychodzące zablokowane. Nice, okej. I teraz co, no tędy tutaj raczej nic nie zdziałamy. Czy ja tutaj przez to ciemne, no tutaj wejść mogę. Ale czy tutaj dalej przejdę? Chyba takim szybkim sprintem. Hyc. Już gdzieś zasyczały mi nad głową te dziady. Dziady, nie mogę was chyba tak rozstrzelać w ogóle, nie? Ziomek, no wbijaj tu, bo cię zeżrą, no chodź tu. Co za typ się prosi o guza, nie? Czemu ja sobie wyłączyłem myszkę podświetlenie? Dobra, włączyłem. A tutaj? A sprytnie. Dobra, fajerwerki uruchomione, możemy iść dalej. Szybciutko tu. State your name. Ha! Look at them fool-ass faces. Franklin sent us. Yeah, well, no shit. I know what you're doing here, damn it. We're looking for Chap's gas station. Oh, yeah? Well, good luck. Ain't no lights between here and there. I guess your ass is doomed, huh? Oh, you think so? Well, whatever. Go in the house. I'll run the lights. Jack. Stay here and open a comm link with this guy. Oh yeah, okay, I'll talk to your trash can here. You guys can count on me. Don't screw up. Hey man, I screw up. I'll never see your ass again, cause you'll be dead. I'm gonna kill this guy. Okej, dobry koleś, nie? Zmrok, mroczny labirynt. Powiem wam, że koleś był naprawdę dobry, bo z jednej strony to po prostu napruty jak bombowiec, ale potem jak już szedł za naszym tutaj dronem czy robocikiem, no to... A ty koleś, co robisz? Nie wiem. Jak szedł tutaj za naszym robocikiem, to prosto jak strzała i w ogóle ten nasz robocik czy też dron zabrzmiał przez moment, nie wiem, czy słyszeliście, jak R2-D2, więc nie wiem, czy to jakiś easter egg czy coś. Don, czy ty coś wziąłeś? Właśnie dom? Nieważne. Przejdź przez zniszczony dom. Dom, przejdź przez dom. Okej. Więc lecimy. Hehe.
Jeżeli on nam teraz będzie nawijał do radia, no to ja dziękuję. Chyba się wyłączam. Okej, okay. Czy wyłączam? Po prostu nie mam zamiaru tego słuchać, okej? Okay? Ty kolej sobie żartujesz, że ja zginąłem? No co? Jakim prawem kryle wlazły do domu? I don't know. Nie wiem, co ten koleś bierze, ale niech bierze połowę. Czyli tak, no gdzie ja to mam wejść? Tutaj? Czy tutaj? Jasne! To muszę, ja muszę chyba w wybranych tych, ja muszę po wybranych pomieszczeniach wchodzić. O matko! No to tutaj dopiero teraz będzie konkret Wiksa. Byłem święcie przekonany, że kryle do domu wejść nie mogą. No kasztanie, przez ciebie zginąłem, nie? Zadowolony jesteś z siebie? O. Gościa się już chyba raczej nie złoży. Dobra, jest jasno. Ścierwo, jady. Nara. I mnie denerwować. Precz, 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 precz. Dobra. Okej. Okay. A tą szafę chyba muszę. A mogę ją. Aha. Dobra, mogę ją za pomocą piły. Szkoda amunicji, wiecie o co chodzi. Dobrze, idziemy tam tylko gdzie jest jasno. Spoczko. Czekajcie, jednego. O matko, was tu jest za dużo. I teraz pewnie zginę, nie? Przez swoją głupotę. No jasne, że tak. Nie mówcie, że od nowa teraz wszystko. Ja. Zachciało mi się piłować, nie? Ale wiem, że muszę wziąć strzelbę. Czekaj, bo tu się musi skrypt załączyć właśnie. Okej, okay, ale masakra jakaś, no jak to mogę tak skiepsić, nie? Dobra, teraz tu. Szybciutko. Won. Wypad. Dziady. Naprawdę? Tyle amunicji na szafę? Bez sensu. Kiedy trzeba używać piły, to jej nie używam. A kiedy trzeba używać piły, to nie. Znaczy, kiedy. Nieważne, kiedy używam piły, to nie trzeba, a kiedy trzeba, to nie używam. O to mi chodziło. Nara, 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 nara. Jeszcze któryś, cwaniak? Ale było ich tu naprawdę sporo. Dobra, chyba żeśmy stąd wyleźli. Mamy zasobnik jeszcze amunicyjny, wezmę go. 6 pestek to mi troszkę nadrobi. Mhm, i teraz co? Tam mam iść. Ale już widzę mój cel. I chyba wiem, co będziemy musieli zrobić. Tak, ten samochód będzie naszą tutaj. O, właśnie. On sobie teraz zjedzie. Czy musimy go zepchnąć? Nie, on sam sobie zjedzie. Więc tutaj broń boję się zatrzymywać. Okej, okay, spoko, spoko. Co to? Jesteśmy chyba na stacji. Super, udało się. Matko, jedyna. Spoko luz, jesteśmy na miejscu. Biegiem, biegiem. Biegiem na stację. Okej, okay, pompa paliwowa. Z tym, że czy ja do niej mogę dojść? Raczej mogę, nie? Tak, to jest w miarę jasno. Więc pompujemy. A, tu jest ten gruchot, nawet go nie zauważyłem. Dobra, czyli możemy do niego pompować? Spoko. Zapompowane paliwko, tak prosto?
Get in here. I've got some ammo in the back. No i takie wieści. O, to ja rozumiem. Jest snajpera. Wiecie co? Zabiorę sobie jedną snajperę. Celowało się kontrolem, dobra. Wszystko wiem. Zobaczymy, czy coś mi tutaj da. O właśnie, bo przybyła szarańcza. Jakby ich oczywiście brakowało. No, bo to szarańcza sobie teraz na hita. Tylko, że niestety musimy przeładować po każdym strzale. No, ale to jest fajna sprawa. Oj, za mocno. Na ślepo strzały. Może być. Bo te dziady właśnie mocno przeskakują. Próbuj, 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 próbuj. Koniec fikania kozła. Dobra, teraz chyba do gruchota muszę wbić, nie? Tak, za tank gruchota i mamy uciekać. Dawaj, dawaj, dawaj. A tu... Ja myślałem, że oni sobie już poszli, a tu jeszcze boomer na to wszystko. Co tylko, co tu jest tego dziadostwa? Jasny gwint. Boomer, 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 najgorszy boomer. Dobra, i teraz tak, moi drodzy, trzeba mieć wszystko na głowie, tak? Unikać wrogich pocisków. Cały czas trzeba być w strumieniu światła. Więc... Unik! 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 Ha! Chybił! Dobrze. Tylko ta menda wlazła za samochód i za bardzo go nie mogę dostać tu. No, tu dwie następne gnidy. Skąd oni się biorą? Jasny gwint. A, to nasz, sorry. Nie, ja tu się muszę gdzieś wycofać, bo tu nie ogarniam w ogóle, co się dzieje. Skąd i kto? Na ziemek jeszcze padł szybko. Ja też zaraz padnę. Jesus! Dobra, przykitrany. Tu za tym autem może być spoko kryjóweczka. Ale powiem wam, że skisłem. Myślałem, że zginę. Chociaż jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Mogę jeszcze zginąć 100 razy. Wszyscy chyba. Pięknie. W sumie mógłbym zabrać broń boomera, ale nie chcę jej, bo ona jest tak naprawdę dosyć kiepska. Okej, okay, gaz W, hamulec S, wsteczny A, prawo, lewo, czyli... dobra. Enter przełącza między wieżyczką a fotelem kierowcy. Może być. Dobra. Aha, to jest taki przełącznik i tutaj mamy to światło z tego, dobrze. Tej, ale to się fajnie jeździ tym. Fajny model jazdy. Moi drodzy, zawsze chciałem mieć taki pojazd z klocku Lego, nie? Zawsze to było moje marzenie. No super ten gruchot jest. Normalnie, szyję wszystko. Chwileczkę, nie lecą gdzieś te dziady. Skąd? Aby przełączyć widok na wieżyczkę w celu eliminacji krwi, wciśnij Enter. Aby strzelać, wciśnij LPM. Aby przybliżyć widok, wciśnij PPM. Boże, ja mi się język plącze. Tragedia. Dobra. Gdzie są te mendy? Na razie spokój. To będzie chyba długa podróż. No, po tych wertepach jak se radzimy, to jest dobre autko. Skąd, kto, gdzie? Tylko, że ten promień UV, no to on też może... on tak dosyć krótko uderza. I moi drodzy, oczywiście tutaj mamy na górze pasek życia, że tak powiem. Szósta, no to tu. Tak, gdzieś tam je rozbiliśmy. Okej. Lecimy dalej. Delikatnie, tu się nie ma co śpieszyć. Wszystkie barykady oczywiście rozwalamy w drobny mak. No to jest dopiero fajne urozmaicenie. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj.
Na razie źle nie jest. W sumie te kryle wyglądają na takie małe nietoperki. Co, skąd wy... Precz, 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 precz. Okej, czekajcie, musimy to obie... No, nie niszczyć mi auta. Nie niszczyć mi auta, precz. 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 Dziady, precz. Skąd one nadchodzą? Jasne gwinno. Na razie chyba spokój. Nie. Tu jeszcze te bobki latające. Czysto to spoko. Chyba tu musimy jechać, nie? No bo zbaguje auto zaraz. Stop. Czy ja tu muszę zaskoczyć? Na to wychodzi. No to... Jak to śpiewa Criss Cross? Jump. Dobra. O, jak łagodnie. To ma dobre zawieszenie. Na razie źle nie jest. Jedziemy. I cyk na ręcznym. Nie, no żartuję. O, ludzie. Dobra, jakoś się udało. No dla takiej bryki to wszystkie te uliczki się wydają być wąskie, nie? Tak, chyba teraz wam wszystkim opaliłem kakę. Na to przynajmniej wychodzi. Ale te kryle naprawdę wyskakują z jakiejś tam dziury i ciężko czasami się zorientować. Tak, chyba tędy. Nie, tak się zakręciłem. No tak, bo tutaj przez... teraz to górne przęsło, cyk, tutaj górą musimy przejechać, nie? Tak. Spoczko, musieliśmy po prostu tą barykadę ominąć. Cyk, jedziemy dalej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Na razie kondycja fury jest spoko, coś już muzyka mi tutaj podpowiada. Nie, gdzie to dziadostwo. Na razie chyba luźno, na razie. Ale skąd? O, przyleciały dziady. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Szósta, no to skąd jeszcze nadlecą? Oj. Skąd wy dziady się bierzecie? Dobra. Na razie mamy jedną chyba piątą życia zmarnowaną, jest luz. Możemy cisnąć dalej bez problemu. O matko, co to się teraz stanęło? Jakie przedarcie się przez barykadę, co tylko. A teraz co? No tędy nie. Chyba, że... No... Skąd wymędy? Chyba, że tu muszę się przebić po prostu i tyle. No raczej, normalnie jeszcze skok i jeden kryl mi tu niszczy auto. Dobrze, na szczęście nie możemy stracić życia, nie? No, bo mi zniszczą furę, nie? Won, precz. Ej, zaraz przegram mapkę i w ogóle przegram życie, nie? Dobra, zmienię pozycję. Czysto, a teraz dostałem masakrycznie. Spokój. Gdzie któryś się pojawi, zaraz dostanie. Czysto, spokojnie, teraz dużo spokojnie trzeba jechać. Nie wiem, jaka długa jest ta ścieżka jeszcze przed nami. Okej, odeprzy atak szarańczy, no łatwo powiedzieć. Tu dopiero teraz będzie Wiksa, coś czuję. No ale dobrze, że przybyliśmy, bo tutaj nasi by sobie chyba nie poradzili. Dobra, zajmujemy pozycję, ale tu się dzieje. Szybko granat. Może tam. Czekać, tu mi się chyba przyda snajpera, nie? Nawet na pewno. No ale nie, stąd to i tam nic nie zrobię. O matko. Tu trzeba będzie się nakombinować teraz to tylko. Dobra, git. Spokojnie, pojedynczo. No. Oni tutaj mają dużo strzelców w tych oknach. I to może być problematyczne.
Ale każdy ubity cwaniak szarańczy to oczywiście przybliża nas do zwycięstwa. Czy ja tędy jestem w stanie coś tu zrobić? Okej, okay, tamtych artystów. Okej, okay, luz. Snajpera. I próbujemy szczęścia. Jeden. Reload. Fajnie też przeładowuję tą snajperę w tym szybszym trybie, ziomuś. Cyk, drugi. Dobrze, ma jeszcze sporo amunicji, tu możemy się naprawdę pobawić. Trzeci. Kto tam jeszcze? Tam też, ale... Czekajcie, tamtego jestem w stanie sięgnąć? Nie. Tutaj będziemy próbować. Pięknie. Next. Dobra. Musi być, wiecie, one shot, one kill, ale czy mi się to uda? Na razie w miarę. Tylko nie wiem, ile jeszcze ich tutaj przybędzie, nie tych dziadów. No. Pięknie. Następny. Ilu ich was tutaj jeszcze przyjdzie, to ja nawet nie wiem, ale zabiję chyba już kilku. Nietrafiony, bo pierwszy strzał nietrafiony, trudno się mówi. Tamten granat już nie rzuci. Przestrzeliłem. Szkoda. Pięknie. Gdzie są snajperzy? Tutaj, tak. Ale ja mam tylko trzy pestki. Czy ja z tego coś wykręcę? Nie mam pojęcia. Może coś się uda. Dobra, jeden spadł z rowerka. Teraz drugi. Tylko żeby się wychylił, nie? Pięknie. Ok, punkt kontrolny w dobrym miejscu. Ok, moi drodzy, jeżeli mamy punkt kontrolny, w tak trudnej pozycji trudno, ale no z racji tego, że kończy się odcinek, no to nic nie zrobię. Rzut na taśmę, w sumie nawet fajna nazwa tutaj, podrozdziału czegokolwiek innego. Ale moi drodzy, grunt, że udało się w końcu dotrzeć tym gruchotem, chociaż to nie był wcale gruchot, fajna furka. Udało się dotrzeć do naszych ziomeczków w ostatniej chwili, aby nie patrzeć, no bo bez nas by takiego zmasowanego ataku szarańczy, gnit, czy też trutni, jak zostali nazwani chyba w ostatniej kascence, no nie odpaliby tego ataku. Tak więc, moi drodzy, czy uda nam się przebić przez te wszystkie zastępy szarańczy, w końcu wsiąść do tego gruchota i po prostu popchnąć nieco fabułę dalej. Tego wszystkiego, moi drodzy, dowiemy się w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gears of War. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!